panie ministrze, po raz kolejny apeluję o to, że jest pan przedstawicielem narodu. Tego narodu trzeba słuchać. Ja nie jestem pana asystentką, żebym pokazywała panu screeny z pana Twittera. Dzień dobry państwu, dzień dobry Jacku. Od razu uspokajamy, jest Kamila, będzie Kamila, wszystko będzie zgodnie z planem. Postanowiliśmy w piątek poranek trochę namieszać, więc myśmy nigdy nie mieli okazji razem wystąpić. Ty mnie parę razy... Bardzo mi miło. O, mam wreszcie okazję ci podziękować za te wszystkie sytuacje, kiedy mnie zastępowałeś. Oczywiście. Chodź, Kama, jeszcze ciebie przywitam. Jestem. Siadaj. Dzień dobry państwu. To ja się tylko z tobą przywitam, cześć, pożegnam, dziękuję. Do widzenia. Powodzenia. Do widzenia. Jan Złotorowicz, Jackowi Prusinowskiemu bardzo dziękuję. To są, proszę państwa, wspaniali koledzy z pracy, którzy wyratują z największych opresji. Przepraszam za dzisiejsze spóźnienie, ale niestety niezawinione przeze mnie. Proszę sobie wyobrazić, że musiałam odwieźć córkę do szkoły. Niestety nie byłam w stanie, ponieważ pół Warszawy ze względu na rocznicę smoleńską jest zamknięte. Ulice dojazdowe także do szkół podstawowych są zamknięte. W związku z tym nasza podróż z 20 minut wydłużyła się do godziny 20, więc pozdrawiamy decydentów. Tych, którzy w piątek w godzinach szczytu blokują warszawskie ulice ze względu na to, co się dzieje na placu Piłsudskiego. Wszystkie dzieci niestety musiały wylatywać z samochodów, radzić sobie same. Moje jeszcze jest zbyt małe, żeby sobie poradziło same. W związku z tym stąd to spóźnienie. Raz jeszcze państwa przepraszam, panie ministrze. No konkretno pani wskazał, że taka jest. Panie ministrze, po raz kolejny apeluję o to, że jest pan przedstawicielem narodu. Tego narodu trzeba słuchać. Ja nie jestem pana asystentką, żebym pokazywała panu screeny z pana Twittera. Naprawdę, znowu mylą się role. To ludzie, którzy żyją w wolnej przestrzeni, mówią: przepraszam, ale panie premierze, ale co pan opowiada w ogóle? O czym pan mówi w tej chwili? Bo wszystkie te rzeczy, które były u nas cnotą, tam są po prostu jakąś ułomnością. I oczywiście no, można to niuansować, ale generalnie rzecz ujmując, wydźwięk był taki, że przyjechał kosmita, opowiadał rzeczy kosmiczne i wyjechał w przekonaniu, że był świetny. Natomiast ci, co tubylcy zostali, mówią tak, no nie wiadomo, ani nie przywiózł koralków, ani paciorków, ani nie przywiózł jakichś rzeczy, tylko chciał nas tu poobrażać. Panie pośle, widzę, że pan się strasznie uśmiał słuchając doktora Oczkosia w sprawie tego noworodka w związku z rekonstrukcją rządu. Dlaczego? Tak ubawił porównania. No, myślę, że pan Oczkoś poszedł już za daleko, starając się ubarwnić swój język. No, pierwsze słyszę, żeby głównym celem rekonstrukcji rządu były jakieś zyski wizerunkowe czy sondażowe. Za mam, ale to panowie policjanci? Tutaj przyszło do mnie już dwóch policjantów. Aha, dobrze. Którzy to, chcą reagować. To proszę pozdrowić panów funkcjonariuszy. Za kilka minut dosłownie będą mogli z panem porozmawiać. Ja kierownik wizerunku policji w Baranowie Sandomierskim. Proszę zakończyć rozmowę. Nagrywanie, co by pan nie robił, chciałem z panem porozmawiać. Proszę mówić. Proszę mówić, ja nie muszę skończyć nagrywania. Dobrze, panie Michale, to jeszcze jedno krótkie pytanie. Dobrze, ja nie wiem, co się dzieje, nie chciałabym też utrudniać pracy polskim funkcjonariuszom policji. Natomiast pytanie dotyczące jeszcze tej deklaracji. Pan nie potrafi skupić no tak, się na tak, chyba, tak chyba nie damy rady porozmawiać. Panie Michale, to może umówmy się, że... Dobrze, proszę pana. Wie pan, co się tu dzieje? Grabież polskiego majątku tutaj. Pani redaktor, przepraszam. Dobrze. Za te no ja rozumiem. Nie ma problemu, rozmowy. Nie ma problemu. Dobrze. Dzień dobry. Co pan tak w tym telefonie dłubie? A, coś chciałem jeszcze tam zrobić. Sprawdzić sobie, coś pan chciał. Nie, wysłać informacje. Wysłać informacje. No dobra, bez tego. To my wysyłamy do państwa informacje. Dobry państwu, jesteśmy już razem. Bo przecież to właśnie nawiązywała pani do tych czasów, kiedy... tak, ktoś mi tutaj coś pokazuje na parkingu. Co to za sens? Jeżeli ktoś jabłko sprzedaje, sztuka jabłka kosztuje 10 czy 15 groszy. Wyobraża sobie pani 10 groszy na chodniku, jak pani idzie w szpilkach, to pani się nawet nie schyli, pani redaktor, bo pani się przewróci. Szkoda się schylić. A człowiek ma za tyle sprzedawać jabłko, żeby dzisiaj sprzedawał za 50 czy 60 groszy kilogram jabłek. Przepraszam, że tak mówię, że pani redaktor może czegoś nie wiedzieć. No, ja zasiadam w parlamencie 12 lat, więc troszeczkę bardziej znam ten proceder legislacyjny. Nie ma już głosowania końcowego. Chociaż w tej chwili o procederze rzeczywiście w Sejmie można mówić. Powiedział pan proceder legislacyjny. To taka, rozumiem, pomyłka dość znacząca.
Pani redaktor, pół nocy, co z panią nie spałem, a pani zaczyna rozmowę od mniej istotnego wydarzenia w porównaniu z tym, które się wydarzyło ostatniej nocy. Dlaczego pan przez pół nocy przeze mnie nie spał? Bo teraz się zaniepokoiłam. Dlatego, że zaprosiła mnie pani do programu na godzinę 9, a spać mogłem pójść o godzinie 3, ponieważ dopiero o 2:30 ogłoszono werdykt. Konkursu Chopinowskiego. O tym porozmawiamy jeszcze panie ministrze. Panie pośle, ten Polski Ład to taki święty graal trochę, albo jak mówią inni, potwór z Loch Ness, bo wszyscy o nim mówią od wielu, wielu miesięcy, nikt go nie widział, nie ma żadnego projektu, nie został on przełożony na papier w żaden sposób. To są na razie takie opowieści z Narni troszeczkę, skoro już tak zostajemy przy baśniowej retoryce. Nie ma pan takiego poczucia, że my właściwie rozmawiamy o niczym? A propos życzeń jeszcze. Gdyby pan miał okazję spotkać się z człowiekiem, od którego najwięcej w Polsce w tej chwili zależy, z Jarosławem Kaczyńskim, to czego pan by mu życzył na ten nowy rok właśnie? No, żeby spojrzał na te zagrożenia i wyzbył się tego bardzo, że tak powiem, wąskiej pisowskiej perspektywy. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, no ale jeżeli Kaczyński chce zapisać się w historii, to ta polityka musi się zmienić. Dziś wieńczymy tydzień 30-lecia Super Ekspresu, no i dziś impreza u nas w programie. Będziemy także zapraszać państwa na to, co dzisiaj wieczorem... Ale będziemy się też bawić. To trzydziesteczka. O tak, to za moje plecy, odmłodzisz mnie. Bo to jest wszystko... Dobrze, scenariusz Janek, jak państwo widzą, już balony rozstawia. Także dziś troszkę zamieszania na pewno będzie w trakcie naszego programu. Dlaczego za mną nie stoją żadne balony? Za tu jeszcze nie stoją balony, no żeby był zaraz, będą stały, no spokojnie. Biało-czerwone, no patriotycznie, bardzo dobrze. Będziemy świętować. Komu się nam pszczółek tą trzydziestkę z tyłu poprawić? Pszczółeczku. Weź przejdź tyłem, niech cię ludzie zobaczą. Ludzie, niech cię zobaczą. Pszczółku. Dzisiaj trochę zaglądamy. Pszczółka na koniec programu także zaprosimy. Ojej, tam teraz tak elegancko będzie. Elegancko, oczywiście. Aha, no dobrze. Dzień, że ja muszę się tak, przepraszam, nad Kamilą pochylać, żeby było słychać. Ale co, że to ja mam otwierać, tak? Ty tu jesteś gospodynią. Wstrząsnąłeś przed? Tak. A jak ty zaleje, to zabierzcie sprzęty, bo mi pszczółek urwie głowę, jak się okaże, że na przykład zalałam iPada. Zabieramy to. Uwaga! 3, 2, 1. O Jezu! Dobra, ale to już ja nalewać się nie będę. Michał Kozłowski! Michał Kozłowski, wydawca Super Raportu. Stasiu, pokaż się. Stanisław Drozdowski, to jest dobry duch Super Raportu, drodzy państwo. Nasz mózg i nasza szyja. Monikę państwo znają, Adrian przed chwilą był, Janka oczywiście państwa doskonale znają. Pszczółek, chodź tutaj. Pokaż się. Nie możesz? A, bo pszczółek tutaj kamery ogarnia, więc nie jest. Ale pokażesz się za chwilkę, jak będziesz mógł. No zobacz. I dobrze, że mamy te gazety. Bo państwo często pytają, dlaczego tyle tych gazet u nas na stole, no to już mają odpowiedź, że szykują się na szampana, tak jest. To dziękujemy państwu za te 30 lat. Super Raport jest trochę młodszy, ale świętujemy 30-lecie Super Ekspresu. Na pewno wielu czytelników naszej gazety także ogląda Super Raport. Miejmy nadzieję, że tak właśnie jest. Super Ekspres, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Dziękujemy. Ale Kuba nam każe machać. Wyszło bardzo spontanicznie, naprawdę. Do poniedziałku.